zaczęło się tak. Ja sam nigdy nic nie powiedziałem. Nic. To Artur Ganate pociągnął mnie za język. Artur, student, również medyk, mój kumpel. Spotykamy się zatem na placu Clichy. To było po drugim śniadaniu. On nie chce ze mną gadać. Słucham go. Nie steczmy na dworze, powiada. Tak zaczyna się jedna z bardzo głośnych powieści. Kiedyś, obecnie może mniej, Podróż do Kresy Nocy Fernanda Selina. To jest wydanie jeszcze tak zwane bezdebetowe, kiedy był Selin na zapisach. Nie był publikowany w oficjalnym obiegu. Wydało go tutaj wydawnictwo Krąg. Obecnie już nie ma takich problemów i wydaje się wszystko. Czasy cenzury, miejmy nadzieję, minęły. Podróż do Kresu Nocy to niezwykła powieść, jaka na ówczesne czasy po raz pierwszy posługiwał się autor właśnie takim językiem, jaki tutaj w tym fragmencie można było usłyszeć. Krótkie kolokwializmy, krótkie zdania, bardzo dosadny w opowiadaniu, nie hamuje się przed niczym. Nie jest specjalnie napakowany wulgaryzmami, nie o to chodzi. Natomiast sposób pokazywania i taki monolog bohatera, który opowiada o swoich wewnętrznych przeżyciach, inspirował wielu pisarzy, między innymi Keraka i z całą nową falę francuską późniejszą w latach 60. Bohater podróżuje po Europie, po koloniach, trafia na wojnę, gdzie są bardzo drastyczne i jakby powiedzieć mocno łapiące za gardło przeżycia opowiedziane w bardzo taki dosadny i przejmujący sposób. Bohater nie oszczędza, co za tym autor, nikogo, czy to środowisko arystokratów, czy ludzie z nizin społecznych. Jeśli coś mu się nie podoba, to wali prosto z mostu i opisuje to, co leży mu na sercu i wyrzuca całą swoją żółć, jeśli tak można powiedzieć, na kartki tej książki. Bohaterem jest lekarz. Selin też był lekarzem i jest wysoce prawdopodobne, że to wszystko w jakimś tam stopniu mu się przydarzyło i jest to po części powieść autobiograficzna. Selin zmarł w roku 1961. Książka ta w dalszym ciągu staje się ciekawą pozycją na rynku poprzez kolejne wznowienia i jest to na pewno pozycja, której nie powinno zabraknąć na półce każdego szanującego się czytelnika. Dziękuję za uwagę.